coś ustalić, co byłoby dobre dla wszystkich Europejczyków, a następnie przedstawiały to państwom członkowskim i państwa członkowskie albo no, w jakiś sposób się na to godziły, albo też nie, albo były jakieś klauzule opt-out, czyli takie klauzule, które chociażby Polska też między innymi podpisała dotyczące niektórych regulacji u nas w przypadku karty praw podstawowych, która jest częścią traktatu z Lizbony. Więc ja się absolutnie zgodzę z Pauliną, że rzeczywiście ta demokracja w tej chwili jest coraz silniejsza. Wiceminister obrony narodowej, pan minister Bartosz Kownacki. Szczęść Boże, panie ministrze. Na to, co się dzieje na poziomie europejskim. To jest rzeczywiście dobrze. Natomiast, panie ministrze, Platforma Obywatelska organizuje konferencję prasową i zapowiada złożenie wniosku o komisję śledczą w sprawie przetargu na francuskie Caracale. Równocześnie minister obrony narodowej, pan minister Antoni Macierewicz mówi, chce wyjaśnić wszystko do spodu. To jak to najlepiej wyjaśnić, żeby i Platforma Obywatelska była zadowolona ze sposobu wyjaśnienia, no i żeby wszystko odbyło się tak, jak należy. Jeżeli ona dotyczy poinformowanego aktora, odbiorcy. Nigdy nie dotyczy Platformy Obywatelska, to można porównać tego powiedzenia, że ubrał się diabeł worna i ogonem nam przed dłoń. Dlatego, że w tej sprawie stawi się po prostu wielodzenia obejść. To całość odpowiedzialności za wszystko, co działo się przez ostatnie lata, potrzeba właśnie na Platformę Obywatelską. To jest wszystko powinno być wyjaśnione. My nie obawiamy się to jest dyskusji w tym zakresie. Wydaje się, że w tym momencie najlepiej, żeby odpowiednie instytucje państwa typu centralne biuro antykorupcyjne, to się zajęło być może prokuratura ponownie, bo to są instytucje, które mogą sprawę wyjaśnić. Ale z drugiej strony pewna kalkulacja przedwyborcza też, ona się w wielu kwestiach musiała ująć, właśnie wiedząc, że no, jeśli się nie umie, jeśli nie zmieni troszeczkę choćby informacji kreowanych przez polityków opozycji, Chcę pan powiedzieć, panie ministrze, że minister Siemoniak dostosowywał zmiany w tej ofercie przetargowej ze strony Polski pod konkretne
koncern pod konkretny śmigłowiec tak, żeby te zmiany po prostu wpasowały się w to, co ma być zakupione. To trzeba powiedzieć, że efektem zmian, które właśnie zastosowaliśmy te zwania, było to, iż tylko jeden koncern światowy był w stanie spełnić te zmiany. Dziękuję bardzo, doktor Mielkowska-Nerkiene z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ze mną w studiu doktor Karolina Borańska-Tyniewiecka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 13:37 za chwilę informacje. Przynieś do MediaMarkt swoje stare urządzenie gospodarstwa do mojego, a nowy sprzęt kupisz nawet o 400 zł taniej. Na przykład pralkę marki Beko z silnikiem inwerterowym już za 1299 zł. Można MediaMarkt. Ładny dom, ma już 18 lat. W urodzinowym wydaniu ja budowałem z ceramiki, przemysłowe. Ile ogrzeć dom, czy własne oczyszczalnia ścieków, to kropel pod wosnie. Chyba, że ekstra dodatek, pierwsze kroki do własnego domu, a w nim mam plan wydatków na budowę oraz 30 punktów domów w różnych stylach. Partnerem wydania jest Velux, producentem okien dachowych. Ładny dom. To oczywiście wymagałoby postępowania wyjaśniającego, a w ogóle publicznego wytłumaczenia się i dziwić się też niektórym mediom, które no dzisiaj widać, że są chyba, działają w interesie państwa francuskiego i francuskich koncernów, a na pewno nie czytelników w związku, bo czytelnicy gazet zazwyczaj pracują w Polsce, zazwyczaj sobie pobierają wynagrodzenia. No, dlaczego tak się stało? Z samego zarania tego postępowania, że wykluczono zakłady polskie, a mógł kształtować się w postępowaniu zakładu. Jeżeli minister podejmował decyzję, iż wymagania wojskowe są zbyt daleko w idące, to albo trzeba było zamknąć tą procedurę, albo trzeba było stworzyć warunki konkurencyjności, takie, żeby były dwa czy trzy podmioty, a to też dawało miejsca w ten sposób, bo przecież ten spór od samego początku toczył się również o to, że jest zakład francuski, który w Polsce nie wyprodukował do tej pory ani jednego spotu. Za takiej produkcji, ani jednej osoby. Były dwa zakłady, które zatrudniają kilka, a patrząc na podkanastu, kilkanaście tysięcy osób w kraju. I tym zakładom powiedział, że dziękujemy Państwa ofert nie będziemy brali pod uwagę, a będziemy patrzyli na to, co proponują Francuzi. I przecież były już wtedy artykuły bardzo pozytywne w prasie francuskiej, gdzie związkowcy francuscy cieszyli się, że będą dzięki temu zamówieniu mieli miejsca pracy. Ale co jeszcze jest najważniejsze, przepraszam, w tej całej historii, ponieważ Platforma Obywatelska zarzuca nam w sposób kłamliwy, że my nie tak prowadziliśmy negocjacje, że je zakończyliśmy w sposób nieprawidłowy, że tutaj coś dziwnego się stało. I że minister Macierewicz spotykał się z amerykańskimi lobbystami. Centrum przedstawiają. Obecnie nieporozumienie, nieprawda, pod tytułem sytuacje nie miały miejsca, a wiadomo, że jeżeli chodzi o koncerny, to każdy minister spotyka się z koncernem Sikorskiego, z koncernem Janarskina, z koncernem Leonardo, z koncernem Herbata. Ja wielokrotnie rozmawiałem z koncernem Herbata. To jest naturalne prowadzenie rozmów. Te funkcje tego wymagają, ale jeśli odwracanie jakiegoś kontragonia, mówienie o jakimś lobbyście amerykańskim, no to jest odwrócenie uwagi od tego, co tutaj miało miejsce, od tego, że po pierwsze postępowanie zostało zakończone na francuska w terminie, została poinformowana. Proszono ją o to, żeby przedstawiła atrakcję niższą ofertę, bo ta nie zapewnia korzyści podwójnego przemysłu, tak jak on podwyższał. Wyznaczono odpowiednie terminy, pokazywano propozycje rozwiązań. Zaznaczymy, drodzy koledzy z Francji, że uważacie, że nasze propozycje są irracjonalne, za daleko idące, niekorzystne dla was i niemożliwe do zrealizowania, to przedstawcie swoje. No, żeśmy mieli o czym rozmawiać. Taka sytuacja nie miała miejsca, w związku z tym praca zgodnie z prawdą, z prawem, zgodnie z procedurami, nie została poinformowana o zakończeniu negocjacji i zawsze był tam stawiany, że tak nie tak zakończyliśmy te negocjacje. Nawet są tacy politycy, którzy mówią, że mieliśmy prawo zakończyć, ale formuła, ale trzeba było wytworzyć w tym terminie, to trzeba się zapytać, dlaczego w ogóle wprowadzono sytuację, że rząd Prawa i Sprawiedliwości te negocjacje musiał prowadzić, dlatego że to przy wyborach, w wrześniu 2015 roku, to rząd Platformy Obywatelskiej parafował umowę na Kuzniecowa, jeszcze wygrywający właśnie turniej w Moskwie, albo Brytyjka Joanna Konta. Natomiast w grupie czerwonej znalazły się lidera Kanczy, ujawił ci jej Angelika Kerber, Rumunka Simona Halep, Amerykanka Madison Keys oraz Słowakka Dominika Cibulkowa. Do półfinałów turnieju w Singapurze awansują po dwie najlepsze tenisistki z obu grup. Rywalizacja rozpocznie się w poniedziałek. Dokonał wszelkich czynności.
TOK FM. W Sejmie został powołany zespół do spraw katastrofy w Smoleńsku. Stworzyli go posłowie PiS-u, którzy chcą kontynuować pracę parlamentarnego zespołu, który w poprzedniej kadencji kierował Antoni Macierewicz. Teraz funkcję tę objął Jacek Świat. Stacja Fox News na swoim portalu podaje, że Hillary Clinton podczas ostatniej telewizyjnej debaty z Donaldem Trumpem mogła zlecić tajne informacje. Chodzi o jej stwierdzenie, że od wydania przez prezydenta USA rozkazu o użyciu broni atomowej do wprowadzenia tego rozkazu w życie przez odpowiedzialny za to personel mijają mniej więcej 4 minuty. Panie ministrze, a jaka będzie odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości na ofertę Platformy Obywatelskiej Zróbmy Komisję Śledczą? Wiemy, że pan poseł Michał Dworczyk do CBA złożył już zawiadomienie. Wiemy, że CBA przygląda się temu zawiadomieniu i podejmie stosowne kroki. Wiemy, że minister Macierewicz, bo o tym mówił, ma już spaczkowane dokumenty dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czy Prawo i Sprawiedliwość powie tak, robimy komisję śledczą, bardzo proszę, czy powie dziękujemy, zajmie się tym Centralne Biuro Antykorupcyjne? Na początek potrzebna będzie diagnoza problemu, przebadanie wszystkich ośmiolatków, zaznacza prezydent Szczecina, pierwszy przystęp. Będą miał wszystkie dzieci, niezależnie czy chodzą do prywatnej, czy do publicznej szkoły, więc każdy będzie miał szansę z tego skorzystać. Według wstępnych szacunków z 4000 wszystkich ośmiolatków około 10-15% ma problem z nadwagą i zostanie objętych leczeniem. 4 razy w ciągu roku spotka się w szpitalu za każdym razem z 4 specjalistami, wyjaśnia lekarz pediatra, diabetolog Elżbieta Petryczko. To będzie lekarz, to będzie dietetyk, psycholog, terapeuta sportu. Te spotkania mają na celu udzielenie porady, ale też rozpoczęcie planu dietetycznego. Szkoła pływania, grupowe zajęcia w terenie, podtrzymujące motywację, konkursy i zabawy dla dzieci. Do tego edukacja rodziców i zmiany nawyków żywieniowych w domu. To wszystko ma pomóc w odchudzeniu ośmiolatków. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje w radiu TOK FM o 14:00. Ale my nie mówimy, nie, że się boimy. Pogoda. Zachodniej pochmurnej nocy deszcz popada niemalę w całym kraju. Na termometrach od 5 stopni w Białymstoku przez 7 w Warszawie, Trójmieście, 10 w Szczecinie, Poznaniu do 11 stopni we Wrocławiu. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM. W ubiegłym tygodniu pan minister Antoni Macierewicz zapowiedział, że wojskom specjalnym zostaną w najbliższych miesiącach dostarczone maszyny Black Hawki. We wtorek MON zapowiedziało nowe postępowanie w sprawie zakupu śmigłowców w trybie pilnej potrzeby operacyjnej. Będą według resortu mogły w tym uczestniczyć wszystkie 3 podmioty, które brały udział w przetargu. Jaka jest mapa drogowa dostarczenia tych śmigłowców dla polskiej armii? Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Syrii i o tym właśnie, co dzieje się wokół tematu syryjskiego. W tym momencie można powiedzieć, że faktycznie jest coś na kształt takiego międzynarodowego wzmożenia. Były już takie historie, były takie etapy, kiedy ten konflikt nie tyle przygasał w samej Syrii, co zainteresowanie nim przygasało. Kiedy wydawało się, że na arenie międzynarodowej dzieje się mniej, albo wszystko się kontynuuje. W tej chwili trudno powiedzieć, czy to jest może do czegoś doprowadzić, ale faktem jest, że dzisiaj i w Brukseli się rozmawia o tym, co dzieje się w Aleppo i myślę, że rozmawia się i w Waszyngtonie i rozmawia się w kręgach NATO, właściwie w każdym jednym, w każdej jednej istotnej stolicy, tak, co z tego, że wylewa się morze słów, kiedy z tych słów tak naprawdę niewiele wynika. Oczywiście my rozumiemy, dlaczego się dzisiaj mówi o Syrii. Mówi się dlatego, że rzeczywiście Aleppo jest upadającym miastem, przynajmniej dużą jego część. Wcześniej, kiedy ten konflikt rzeczywiście wchodził znów na czołówki, to były też takie sytuacje, kiedy tam się działy bardzo dramatyczne rzeczy. Pamiętamy tak na przykład, nie wiem, oblężone miasta, do których nie było od wielu miesięcy, do których nie można było przez wiele miesięcy dotrzeć, tak? Ludzie de facto umierają z głodu i tak dalej. Dziś rolę takiego, czy Homs wcześniej, prawda? Dzisiaj rolę Homsu przejęło niestety Aleppo. I bardzo dobrze, że się o tym mówi. No ja też mam takie poczucie, że właściwie wiele osób, mamy także zakłady w Świdniku bardzo dobre. Wiele państw,
które teoretycznie zdają z tego, że dzieje się tragedia na olbrzymią skalę, nie są w stanie tak naprawdę dziś zrobić nic, co zapobiegłoby zarazowi krwi w Syrii. I myślę, że gdyby dziś był ktoś mądry i by wiedział, co należy zrobić, powinien być jedynym kandydatem do przyszłorocznej nagrody Nobla w dziedzinie pokoju. Natomiast dziś rzeczywiście nie ma takiej osoby i nie ma takiego pomysłu, co z Syrią należy zrobić. No niewątpliwie jest tak, że ona się stała coraz bardziej takim terytorium rozgrywki mocarstw i oczywiście w momencie, kiedy do tej wojny dołączyła Rosja, no i właśnie o to chodzi, jak my musimy negocjować zakłady i w tym momencie to jest pytanie oczywiście o to, co Rosja na terytorium Syrii robi. Rosja robi na terytorium Syrii to, co chce robić, tak naprawdę jedną stronę, która rozdaje karty w konflikcie syryjskim na taką skalę. I kompletnie panuje nad tym, co chce zrobić, jest właśnie Rosja. Rosja robi to bez względu na wszystko, na reakcje również międzynarodowe. Nikt dzisiaj do Rosji nie może otrzymać, nie może. Świadczy o tym również ten trwający szczyt w Brukseli i kuriozalne wypowiedzi na temat ewentualnych reakcji na to, co Rosja robi dzisiaj. Nawet jeśli tych sankcji nowych nie będzie, to co z tego? Skoro widzimy na własne oczy, że te, które już są, również nie działają. Kiedyś Henry Kissinger powiedział, że jeśli nie wiesz, jaki jest twój cel, to każda droga zaprowadzi cię donikąd. Mam wrażenie, że dzisiaj tak naprawdę nikt nie ma jasno określonego celu i nikt tak naprawdę nie wie, jak w tej sprawie ograć Rosję. Chociaż tak naprawdę ogranie Rosji nie jest jakby celem samym sobie oczywiście. Ale to jednak jest, no, ograć Rosję to na przykład oznacza zablokować Radę Bezpieczeństwa. Znaczy, Rosja blokuje Radę Bezpieczeństwa ONZ-u. Ja wiem. Teraz jest pytanie, łącząc na to, o tym pisałem niedawno, czy uda się jakoś ominąć Radę Bezpieczeństwa, której Rosja ma prawo weta i być może, no właśnie, będzie ominąć i co, tak? Znaczy, i co zrobić? To znaczy, otwarty konflikt z Rosją, tak, no jakby... Panie ministrze, a jak pan przyjął wypowiedź byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który w rozmowie z Radiem Z ujawnił, że kontrakt z Airbusem był elementem większego międzynarodowego dealu, że o zwycięstwie francuskich karakali w przetargu na śmigłowce dla armii polskiej nie przesądzała wyłącznie jakość, ale inne czynniki, i mówi: proszę pamiętać, że z dużym udziałem Polski zmusiliśmy Francuzów do odstąpienia od jednego z najbardziej dobrych kontraktów dla nich, mianowicie sprzedaży okrętów Mistral dla Rosji w związku z agresją na Ukrainie. I było wtedy gentleman's agreement w Unii Europejskiej i w NATO, że w związku z tym nadchodzące kontrakty na sprzęt wojskowy będziemy rozpatrywać z pewną większą sympatią dla oferty francuskiej, żeby oczywiście jakby spłacić te niesprzedane Mistrale. To jest tak, że Francja była umówiona z Rosją, sprzedajemy wam Mistrale, no ale Rosja zaatakowała Ukrainę, w związku z tym no, coś trzeba było zrobić, nie wypadało, no, ale trzeba Francuzom zrobić dobrze, więc będziemy w tej chwili lotnictwem, które zrzuca bomby na